Dzień dobry, nazywam się Mariusz Chapkowski. Jestem wiceprezesem oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Dziś opowiem o jednym z najnowszych produktów Mennicy Gdańskiej, o bonie kolekcjonerskim Cyberpunk. U podstaw moich zainteresowań kolekcjonerskich banknoty zawsze stały na pierwszym miejscu, dlatego tym chętniej zgodziłem się na wyrażenie opinii o tym walorze. Jest to pierwszy bon z cyklu prezentującego bardzo charakterystyczne nurty stylistyczne science fiction w kulturze, czyli cyberpunk. Bon stylizowany na banknot wydany jest na fali popularności modnych ostatnimi czasy tzw. banknotów 0 euro. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że pomysł tego rodzaju bonów pochodzi z Indii, gdzie kilkanaście lat temu wyemitowano banknoty 0 rupii jako protest przeciw wszechobecnej korupcji. Cyberpunk Mennicy Gdańskiej wyprodukowany został w polskiej wytwórni papierów wartościowych, która wytwarza obiegowe polskie i nie tylko polskie banknoty. Bon wyprodukowano na papierze z dwutonalnym, bieżącym znakiem wodnym, zabezpieczonym dodatkowo barwnymi włóknami, widocznymi zarówno w świetle białym, jak i w promieniowaniu ultrafioletowym. Aktywne w ultrafiolecie są również inne elementy, jak choćby naniesiona techniką druku typograficznego niepowtarzalna numeracja bonu. Znaleźć na nim można również hologram, a dociekliwy kolekcjoner dopatrzy się również pozytywowego mikrodruku. Szata graficzna bonu, zarówno w przedstawionych elementach, jak i dość agresywnej kolorystyce, jest charakterystyczna dla stylistyki cyberpunk. Podsumowując, pomimo że bon cyberpunk może być szokujący dla niektórych pod względem stylistycznym, jest przez to na pewno wyjątkowy i atrakcyjny kolekcjonersko. Osobiście nie mogę się doczekać bonu prezentującego mój ulubiony nurt, czyli steampunk. Omawiany dziś produkt może być moim zdaniem atrakcyjny szczególnie dla młodszego odbiorcy, dla którego termin cyberpunk jest doskonale znany i atrakcyjny. Trzeba tu jeszcze wspomnieć, iż bon wyprodukowano jedynie w 5000 egzemplarzy, co czyni z tej pozycji przedmiot atrakcyjny kolekcjonersko. Dziękuję za poświęcenie czasu i zapraszam na następne spotkanie.